Przed materiałem mamy pytanie do was. W jakim składzie widzielibyście Polskę na Mistrzostwach Świata CSGO? Kilka odcinków wstecz na bieżąco informowaliśmy was o sytuacji polskiego składu Palomy w turnieju CCT Europe. Niestety dwa dni temu okazało się, że ta formacja sama wycofała się z zawodów i jak się potem dowiedzieliśmy, powodem były zaplanowane wakacje tych graczy od 2 do 9 września. Z tego też względu ich miejsce zajęło EC Kijów. Wczoraj dotarła jednak do nas informacja, która szczerze mówiąc na początku mocno mnie zmartwiła. Na Twitterze Overdrive jeden z bardziej cenionych osób na scenie CSGO stwierdził, że Paloma została zdyskwalifikowana i ma nadzieję, że nigdy więcej nie pojawi się w serwisie HLTV. Nawrot tak z ciekawości zapytał za co. Na to Overdrive odpisał cheatowanie i ustawienie meczów. Co jednak najlepsze, jego jedynym w cudzysłowie dowodem jest to, że oglądał demka tego zespołu i według niego grali nieczysto. Dodatkowo stwierdził, że wielu graczy z Polski i Europy również powiedziało mu o tym, że ci zawodnicy coś mogą mieć. Do dyskusji wtrąciła się jedna z osób odpowiedzialna za turniej CCT. Jak stwierdziła, Paloma nie została zdyskwalifikowana. To tylko spisek społeczności CIS. Zatem bez twardych dowodów Overdrive rzucał tak poważne oskarżenia. Jest to po prostu nie do pomyślenia. Również i Lord postanowił wziąć udział w tej dyskusji, prosząc Overdrive'a o pokazanie jakichkolwiek dowodów, które mogą świadczyć o ustawianiu spotkań lub cheatowaniu. A Overdrive na to jedynie, że widział i słyszał dużo ciekawych rzeczy na ich temat. Potem Rosjanin przyznał się oficjalnie do błędu, wciąż jednak uważa, że Paloma powinna udowodnić swoją wartość na jakimś lanie. Dosłownie wszyscy w komentarzach stwierdzili, że na scenie jest wiele podejrzanych drużyn, ale Paloma nie jest jedną z nich. Na sam koniec tego wszystkiego zawodnicy wcześniej wspomnianego polskiego składu wrzucili sobie zdjęcie z ich wakacji, oznaczając przy tym właśnie Overdrive'a. Mam nadzieję, że nie wpłynie to w żaden sposób na ich postrzeganie przez organizatorów turniejów. Obaj na długiej. Jak? Co się tam dzieje? Są blisko? Mój pierwszy! Co do diabła? Ugryzłeś mnie, John! Słuchaj ze mnie! Cóż, jakby to powiedzieć? Przestań walczyć o skiny w grze. Zdobądź je na Hellcase. Nowe konkursy każdego dnia. Sprawdź link w opisie i użyj kodu, aby odebrać swój bonus. Witryna Bóg natrafiła na ciekawe tweety jednej z osób, która postanowiła wreszcie raz na zawsze rozwiać wątpliwości na temat tak zwanych sposobów na FPS-y. Wiadomo, że każdy ma inny komputer i dla niektórych być może te komendy poskutkują pozytywnie na klatki na sekundę. Prawda jest jednak taka, że u niektórych osób będzie jeszcze gorzej. Co tak naprawdę realnie pomaga w zwiększeniu FPS-ów? Spójrzmy. Jak widać, komendy przynajmniej w przypadku tej osoby potrafią jedynie obniżać klatki. W niektórych przypadkach jest to nawet 30 FPS-ów mniej. Ostatecznie z tego eksperymentu wynika jedna rzecz. Żeby otrzymać jak najwięcej klatek, musimy mieć jak najmniej zasubskrybowanych mapek z workshopu. W jednym przypadku gracz z 4 subskrypcjami miał w CSGO 455 FPS-ów, a po dodaniu 50 lokacji miał już ich 427. Zatem wydaje się, że to jedyny uniwersalny sposób dla każdego na dodanie sobie kilku FPS-ów. A teraz wracamy do sprawy z ostatniego odcinka. Chodzi tutaj o Mistrzostwa Świata Kobiet, w których nie mogła występować Polska, bo nie zgodziła się na to organizacja eSports Association. Oczywiście wszyscy byli zbulwersowani tą całą sytuacją, aż ostatecznie zainteresował się tym Pasza, który nagłośnił sprawę. Widząc, że taka komunikacja ze społecznością nie ma sensu, przyznali się do błędu i go naprawili. Tym samym Polska weźmie udział w tych zawodach. Już w ten weekend wyłoniona zostanie drużyna, która tam pojedzie. No to teraz coś dla fanów legend, mitów i teorii spiskowych. Mamy nowe linijki kodu Source 2, które przeznaczone są do Counter-Strike'a. Ponownie zostały odkryte w aktualizacji Doty 2. Tym razem jednak są to jakieś mniejsze rzeczy pokroju sterowania, czy też spraw związanych z RTX-em. Ogólnie mamy tam wprost pokazane, że ray tracing w CSGO będzie na zasadzie takiego narzędzia. Zatem nie będzie można go sobie od tak włączać w opcjach gry. Będzie to idealna rzecz jedynie dla obserwatorów lub edytorów z CSGO, żeby produkcja Valve wyglądała na ładniejszą. Skoro sprawa z Source 2 w dzisiejszym filmie została odhaczona, to mamy teraz niezaciekawe wieści z obozu Team Finest. Wczoraj debiutował tam Hades, który został wypożyczony z ENS do końca listopada. Niestety jego debiut pozostawał wiele do życzenia. Oleg zakończył spotkanie ze statystykami 17-39 i był najgorszym graczem tego meczu. Później Hades przeprosił fanów za jego fatalny występ. Oczywiście to nic nie znaczy. To dopiero pierwsze spotkanie i każdy czasami potrafi złapać słabszy występ. 1 września polski były zawodnik Mausonek z TMHL poinformował, że został najlepszym zawodnikiem FPL Challenger z sierpnia. Tym samym zgarnął 2000 dolarów. Dosłownie dzień później Faceit na Twitterze dał newsa, że MHL zostaje oficjalnie zaproszony do najlepszej ligi dla graczy Faceit Pro League. Teraz Miłosz zdecydowanie będzie miał gdzie trenować jego poziom indywidualny.
Mamy dla was szokujące wieści. OG, które było faworytem w całym ESL Challenger Melbourne, już z niego odpadło w fazie grupowej, przegrywając najpierw na Entropic, a potem na chińskie Wings Up. Szczególnie porażka z tą azjatycką formacją musi boleć. OG zbyt pewnie musiało podejść do tych zawodów i to zdecydowanie się na nich zemściło. Dopiero co wygrali na FaZe Clan i Astralis. Nexa nie krył swojego zażenowania tym występem. Obecnie OG w 100% skupia się na turnieju RMR. W najlepszej lidze CSGO ESL Pro League również wiele się dzieje. Natus Vincere niespodziewanie przegrało 0-2 z formacją Endpoint. Ninjas in Pyjamas gra poniżej jakiejkolwiek krytyki, a Vitality pokazuje, że zamiana na Spinksa wychodzi im na dobre. W grupie A jeszcze wiele może się wydarzyć. Przed nami przedostatni, a jutro ostatni dzień zmagań zespołów tej grupy. Spunch a propos tych zawodów stwierdził, że idealne byłoby otwieranie skrzynek przez realizatora w trakcie technicznych przerw. Dzięki temu utrzymaliby cały czas uwagę odbiorców. No i tak na koniec Janko wrzucił na swoim Twitterze skład Polski, jaki według niego mógłby pojechać na Mistrzostwa Świata w CSGO. Co o nim szczerze sądzicie i co byście w nim ewentualnie zmienili? Dajcie znać w komentarzach. Navi poinformowało, że ich szeregi organizacji opuszcza Hattrick i tym samym szuka drużyny do reprezentowania. Cały australijski skład Order przechodzi do marki Greyhound Gaming. Ubisoft oficjalnie już potwierdziło, że Assassin's Creed Mirage to następna część kultowej już serii. Póki co nie wiemy jeszcze o niej za wiele, ale już 10 września nastąpi prezentacja tej produkcji. W tej chwili wiemy, że gra będzie miała miejsce w Bagdadzie, miasto będzie podzielone na 4 główne dzielnice, a tytuł ma powrócić do korzeni i będziemy mieli większy nacisk na skradanie się oraz parkour. Podobno doświadczymy wiele NPC-tów na ulicach, coś jak w Assassin's Creed Unity. Wtedy jednak taka kolej rzeczy spowodowała strasznie słabą optymalizację. Oby tym razem było inaczej. Czekacie na tę nową odsłonę? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. I ma zejście zejść. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Hellcase, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbija się na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Kurczę, nawet nie mam.